i on tę firmę zamyka, bo mu jakiś, przepraszam cię Iza, chujek z rządu, udający kurwa polityka albo nawet i premiera, żydzisko, kazał zamknąć firmę. I on zamyka tę firmę nie wiadomo dlaczego. Bo w telewizji stare piździsko utlenione mu powiedziało, że jest pandemia. I on wypierdala ludzi, nie płaci im pieniędzy, żebrze o dotacje od państwa.